Cześć Wam wszystkim, z tej strony Niebieska 666. Witam Was w moim drugim odcinku z trybu Create. Pokazałam Wam w pierwszym odcinku z tego trybu już moje wnętrze, flagi i jeden pokój podziemny, jak już widzieliście. No i ten za wełną. Pokażę Wam jeszcze dużo więcej rzeczy, których zrobiłam. No to przejdziemy do następnego domu podziemnego. Jak widzicie, tutaj jest radio, ceny, za ile tygodni, ile się płaci. To jest takie bardziej dla takiego stroju, nie to, że na serio trzeba za to płacić. Tutaj właśnie można włączyć sobie muzyczkę, ale to później włączę. Dobra, tu jest następny pokój, pokoik trzeci. Tu jest flaga Włoch. Też radio. Tutaj skrzynka, łóżko, biblioteczka. No i przechodzimy do następnego. No tu jest więcej obrazków z creeperem i tak dalej, nic wielkiego. Tu jest taki salon, tutaj można sobie posiedzieć. O, jak wygodnie. Szkoda, że jeszcze nie ma kominka. To by było właśnie tak fajnie. Ale może tutaj właśnie zamierzałam zrobić kominek, no ale jak zrobiłam z desek, no to by się podpaliło. A nie chcę powtórzyć tej przygody z moim piękną willą, żeby ją zepsuć. No to następny. Tu jest mój basen prywatny. No to po co mieć prywatny, no i tak tutaj nikt nie wejdzie. Jedynie może być creeper kąpiący się, ale to wątpię. No, fajnie. No to wychodzimy. Dokładnie robiąc ten basen i w ogóle inne rzeczy, zajęło mi gdzieś tak około 2 godzin. Mniej więcej. Uhu, lata! Uhu! Dobra, koniec wygłupów. Jedziemy dalej. Zgodnie z kulturą zamykamy drzwi. Do czego przejść? To moja taka kaluszka z lewy. A ona prowadzi do właśnie otwartego basenu z właśnie skocznią. Żeby było szybciej, ja sobie będę latała. To są pokoiki takie prymitywne. Widać, jak na cenę wskazuje. Tu też. Coraz wyżej, coraz lepsze warunki. No kurczę. No wreszcie. Tu jest już droższy, tu jest już kominek, radio i biblioteczka taka właśnie w cegłach i wychodzimy. Teraz właśnie taką wieżę zwiedzimy, jakby tak. Dobrze, to jest pokój taki i nad nim jest właśnie wieża widokowa, za którą też tam jest taka tancena. Dobra. Jak widzicie, można sobie tutaj podziwiać widoki, góry tam, takie różne. Czasami się ładują jeszcze, jak widać. I tu jest już taka, już najwyższa moja, jaką zrobiłam. Mamy tu też cenę, też radyjko. I schodzimy. Tu jak widać też są jakieś flagi. Dobra, przechodzimy do stołówki. Najciekawsze, jakie dotychczas zrobiłam, myślę, że tutaj. Jest tu kominek.
za jedzenie 30 zł na osobę, za jedzenie 50 zł na 2 osoby, za 80 za 4 osoby. Tu też jest jedzenie, żeby było tak fajniej. Biblioteczka, łóżeczko, kominek, no i możemy zapalić, żeby było trochę przytulnie. Teraz pokażę Wam piwnicę. Teraz zajmie mi bardzo mało, bo to jak piwnica taka mała jest. Kominki i tak. To jest właśnie piecyk, a nie kominek, się pomyliłam. To jest właśnie tak, jakoś tak nie korzystam z tego wyjścia, no ale żeby było tak fajnie, no to tak jest. Dobra, teraz przejdziemy do... co to jest? Nawet sama już nie pamiętam. No, też pokoik, ale to jest taka biblioteka jakby dla takich, którzy lubią czytać. No szkoda, że nie można spać. No, dywanik też taki. No i tak fajnie, przytulne. Też tutaj śpię. No jeszcze chwilę zejdziemy. Coś tu jeszcze bym robiła, powiem szczerze. Ale w następnym moim odcinku też coś tam zrobię. Na pewno. Myślę, że jeszcze coś zrobię. No po prostu, żeby było ciekawiej. Na pewno, żebyście się nie nudzili. Teraz tak dla przyspieszenia wszystkiego już będę leciała. Idziemy właśnie przez most. Poczekajcie. Dobra. Zapraszamy do parku. Dobra. Tutaj jest wełna, różne chodniczki. Też jedzenie w każdej ze skrzynek. Tak jak w takim parku każdy. Dobra, nie ma tej wiece. Jeszcze jest piramida, w której jest zamieszczone muzeum publiczne. No są obrazy, różne obrazki takie. Tu są właśnie wypełnione z węgla, z tych właśnie Globerstolu, no i rudy i tak dalej. I jeszcze zapomniałam Wam czegoś pokazać, to taka niespodzianka, żeby koniec był troszeczkę śmieszniejszy. WTF? Oto już koniec naszych niespodzianek i mojego odcinka. W trzecim odcinku właśnie z trybu Create pokażę Wam więcej. Może zaprezentuję właśnie swoje zdjęcie mojej willi od środka, od zewnątrz i w ogóle, żebyście mogli się zorientować. No to myślę, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.